Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy internauci, siostry i bracia w Panu Jezusie, serdecznie witam wszystkich słowami hasła biblijnego na dzisiaj, 25 sierpnia 2023 roku, które czytam w Księdze proroka Izajasza w 49 rozdziale, 4 wierszu, gdzie prorok dzieli się z nami wszystkimi takim przesłaniem. Pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę, a jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Umiłowani w Panu Jezusie, z pewnością wielu z Was słyszało, a może niektórzy już doświadczyli tego, co niesie w słowo angielskie burnout. Burnout, czyli zespół wypalenia zawodowego, professional burnout syndrome, po raz pierwszy został opisany przez niemiecko-amerykańskiego psychologa Herberta Freudenberga w 1974 roku. Od tego czasu pojawiło się wiele opracowań, prac magisterskich i doktorskich, które starały się bardziej wnikliwie opisać to zjawisko i towarzyszące mu objawy. Najogólniej o wypaleniu zawodowym można mówić wtedy, gdy osoby zaangażowane w określone przedsięwzięcie tracą motywację do jego realizacji. Już na podstawie tak lakonicznego wyjaśnienia można zauważyć, że burnout wcale nie musi towarzyszyć tylko pracy zawodowej. Burnout bardzo często dotyka niestety również chrześcijan i ich działania czy zaangażowania. Gdybym nie wypowiedział samego słowa burnout, a jedynie wspomniał właśnie o braku motywacji do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, z pewnością jedna albo nie jeden z Was od razu przyznałby mi rację, że takiego wypalenia doświadczył już i to niekoniecznie w pracy zawodowej, ale właśnie na poletku nawet pracy parafialnej czy kościelnej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wypalenie zawodowe jako takie nie powstało dopiero w 1974 roku, ale wtedy jedynie zostało ono fachowo opisane i sklasyfikowane. Sam problem z pewnością istniał nawet w czasach starotestamentowych. Przytoczone na wstępie słowa Izajasza ewidentnie wskazują nie tylko na jego wypalenie. Prorok mówi, pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. Ale zarazem podnoszą na duchu, czego na pewno stale sam prorok doświadczał. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Droga siostro, drogi bracie w Chrystusie, czy czujesz się czasem wypalona albo wypalony w swoim działaniu? Czy takie wypalenie dotyczy również albo szczególnie sfery duchowej, kościelnej czy parafialnej? To z pewnością nic nadzwyczajnego, że tak się dzieje. Angażujemy się nieraz ponad nasze siły. Poświęcamy mnóstwo czasu i swoje nieraz nietuzinkowe umiejętności i zdolności. I zamiast wdzięczności odczuwamy dezaprobatę. Zamiast pomocy narastające trudności. Ci, którzy powinni nas wspierać, nie tylko tego nie uczynili, ale czasem można było odczuć działanie wręcz utrudniające. A gdy z ogromnym wysiłkiem i przede wszystkim z wielkim Bożym błogosławieństwem udało się osiągnąć cel i zrealizować zamiary, ostatecznie okazało się, że i tak ci, którzy powinno zależeć na wspólnym bądź co bądź sukcesie, nie tyle go nie zauważyli, co przed innym zbagatelizowali. Czy w takiej sytuacji może nieświadomie nie używamy słów Izajaszowych, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę? Ale wtedy przychodzi pociecha ludzi, którzy nas wspierali, a przede wszystkim ta z Bożego Słowa. A jednak moja zapłata u mojego Boga. Jeszcze w czasie studiów odkryłem pewną niesamowitą myśl, której autora nie pamiętam. Towarzyszy mi niemalże przez całe życie i brzmi ona następująco. Jeżeli zamierzasz uczynić coś dobrego,
Nie spodziewaj się tego, że wszyscy będą ci odsuwali płody spod nóg. Wręcz przeciwnie, spodziewaj się tego, że będą ci nieraz kładli je pod nogi. Droga siostro i drogi bracie, jeżeli starasz się z całego serca, jeżeli niemalże całkowicie się poświęcasz, bo chcesz być użyteczna, użyteczny w służbie Chrystusa, nie daj się zniechęcić przez innych i nie wmawiaj w siebie, na darmo się trudziłem. Ale pamiętaj, że twoja zapłata jest u twojego Boga. A na podsumowanie zapamiętaj słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział 58 wiersz. Bądźcie stale niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Amen.